Dzień dobry! Zapraszam do przygotowania kremu maślanego o smaku kajmakowym. Jest to doskonały krem do przełożenia i dekoracji tortów, ciast czy babeczek. Krem jest bardzo smaczny i jednocześnie łatwy do zrobienia. Do przygotowania kremu potrzebne będą tylko 3 składniki. Masło, likier adwokat i masa krówkowa lub kajmakowa. Zaczynamy od ubicia masła. Miękkie masło ubijamy mikserem przez około 8 minut na jasną i puszystą masę. W trakcie ucierania do puszystego już masła dodajemy likier. I uwaga! Do kremu używamy tylko dobrej jakości masła z zawartością tłuszczu minimum 82%. Do ubitego masła stopniowo dodajemy po łyżce masy kajmakowej i cały czas ubijamy. I ważna uwaga, wszystkie składniki kremu powinny mieć jednakową temperaturę pokojową. Przed przystąpieniem do dekoracji wypieków krem warto schłodzić przez około 20-30 minut. Pięknie dziękuję za obejrzenie filmu i zachęcam do subskrypcji mojego kanału. Smacznego!